Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, no powiedzmy, że 7 trendów, które wyszły z mody w sezonie modowym jesień-zima 2024. Leginsy i spodnie skinny. No tak naprawdę to już od kilku sezonów są niemodne. Raczej w ofercie sieciówek znajdziemy spodnie materiałowe o szerokiej nogawce, które są z nami od kilku sezonów, i dżinsy w stylu lat 70., czyli obcisłe w talii z szeroką nogawką, a najlepiej jeszcze rozszerzaną na dole w stylu flare. Widzicie Panie tutaj moje propozycje, które pojawiły się już w wcześniejszych filmikach, więc oczywiście odsyłam, a zdjęcia, które prezentują spodnie, w tym przypadku spodnie, o których mówię, to jest firma MacMac. I link do tej firmy i link do wszystkich ubrań, które będą w przebitkach, które będą się pokazywały w zdjęciach, również znajdziecie Panie pod filmikiem. Wiele kobiet uważa, że chodząc w obcisłych spodniach czy w leginsach, wyglądają na szczuplejsze. Tyle, że pamiętajmy, być może wyglądamy na szczuplejsze, ale nie wyglądamy elegancko ani klasycznie. Dwa, wszystkie nasze niedoskonałości są no po prostu aż wręcz podkreślone. Więc tutaj no zalecam daleko idącą ostrożność. Czasami lepiej wybrać spodnie o szerszym fasonie, o szerszej nogawce i uzyskamy ten sam efekt od wyszczuplenia się. My często o tym zapominamy, bo wydaje nam się, że jak coś jest bardzo obcisłe, to wtedy widać, że jesteśmy szczupłe. No nie zawsze tak to działa. Czasami właśnie na zasadzie takiej bardziej zasadzie stylizacyjnej, że jak wyprostujemy, przypuśćmy sylwetkę, czy sylwetkę jakoś ukształtujemy, czy wyprostujemy, no to wtedy po prostu wizualnie wyglądamy na szczuplejsze i lepiej ubrane po prostu. Kolejnym trendem, który wyszedł z mody, to jest kolor różowy. Ja w filmikach często pokazuję elementy garderoby w kolorze różowym, ponieważ różowy kolor, a zwłaszcza ten kolor na przykład bardzo jasny, czyli pudrowy. I tutaj pokazuję w pięknym pudrowym kolorze sweterek moherowy albo fuksjowy kolor. I tutaj pokazuję właśnie to piękne połączenie koloru fuksjowego czy ciemnoróżowego z pięknym czekoladowym kolorem takiej czekolady gorzkiej. I jak Pani widzicie, w obu tych przypadkach kolor różowy jest pięknym kolorem, który dodaje nam, nie wiem, świeżości, dodaje nam jakiegoś takiego, nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że jesteśmy wtedy bardziej promienne albo uśmiechnięte. Może tylko tak mi się wydaje. Ten kolor różowy przebija się, bo jak Pani widzicie, w kolejnej przebitce przymierzałam fantastyczny fuksjowy szalik. Fantastyczny. I ten piękny fuksjowy kolor nie tylko z brązem pięknie wygląda, ale również i z nude kolorem. Więc jeżeli oglądają mnie zwolenniczki koloru różowego, a zwłaszcza tych pięknych, takich pięknych, nasyconych lub pudrowych odcieniach, to nie rezygnujmy. Ale przemycajmy je ewentualnie w pojedynczych elementach, tak jak przypuśćmy czapeczka, czy szaliczek, czy rękawiczki, czy w ogóle na przykład sweterek i na to inne elementy garderoby. Ten kolor czerwony i różowy z poprzednich sezonów został zamieniony na kolor bordowy, burgundowy, czekoladowy. Są to kolory jesieni, więc to jest normalne, że kolory jesieni muszą nam towarzyszyć na jesień. Ale tylko od nas zależy, jak je będziemy montować i z czym będziemy je łączyć. I ja tutaj również pokazuję zdjęcia również z firmy MacMac i tutaj są piękne odcienie burgundowe, brązowe w fantastycznych odsłonach modowych.
tamtym sezonie nosiłyśmy spódnice cargo i przypuśćmy kurtki motorowe. Kurtki motorowe nadal są modne, a zwłaszcza oryginalne, skórzane, ale jednak w tym sezonie dostają troszeczkę bardziej sznitu bomberki. Ale tak naprawdę spódnice cargo z wielkimi kieszeniami, ze ściągnięciami, czyli takie sznureczki, troczki, chwilowo zostały wypchnięte przez piękne maxi i midi spódnice, najlepiej w kształcie litery A, rozkloszowane, czy to będą satynowe, czy to będą bawełniane, czy to będą nawet dzianinowe, ale muszą być długie, piękne. Mogą być w prostej formie, jak tutaj Pani widzicie, ale mogą być również plisowane. Mogą być z rozcięciem, też jak Pani widzicie, albo w całości. Ta gama spódnic jest olbrzymia i również linki do tych spódnic znajdziecie Panie pod filmikiem. Czy to będą długie ołówkowe spódnice, czy to będą spódnice z materiału, czy to będą spódnice z jeansu, długie ołówkowe, to już tylko od nas zależy, czy lubimy bardziej blisko ciała, czy bardziej spódnice rozkloszowane. Przepiękne spódnice rozkloszowane, jeszcze raz się powtórzę, widziałam w sklepie Perszka, widziałam w sklepie krakowskiej firmy Belfama, w przeróżnych kolorach i w przeróżnych fasonach. Więc zamieniamy spódnice cargo na spódnice bardziej klasyczne, bardziej powiedziałabym balowe, piękne, plisowane lub rozkloszowane. W sezonie jesień-zima pojawiło się bardzo dużo crop topów. I oczywiście, jeżeli chodzi o lato, miały oczywiście zastosowanie pełne. Ale nie wyobrażam sobie crop topu, aby nosić w zimie. Owszem, młode dziewczyny tak widuję z pępkiem na wierzchu, pomimo że jest temperatura gdzieś około 80 stopni. W porządku, młodość musi poszaleć, ale będąc osobami dojrzałymi, kobietami dorosłymi, tego typu modowe szaleństwa, no raczej niekoniecznie. Ja bym zaproponowała albo piękne, obcisłe golfiki, albo bluzki tak zwane basicowe, które również pokazywałam już na swoim kanale, ale tego typu basicową odzież, która może być odzieżą zewnętrzną, albo jak się to mówi underwear, czyli bielizną, znajdziecie Panie w sklepie Italian Fashion. I również link do tego sklepu znajdziecie Panie pod filmikiem. Proponuję piękne swetry, piękne golfy, piękne kardigany. Czy to będą no, z takich gorszych materiałów, czy to będą z materiałów bardzo eleganckich i szlachetnych, jak wełna czy kaszmir, no to już zależy od naszej pojemności portfela. Ale czym bardziej klasyczny i czym piękniejszy kolor, czy piękniejsze wykonanie, no to tym lepiej dla naszego zdrowia i dla naszego wyglądu. Marynarki. Marynarki w tym sezonie są troszeczkę bardziej taliowane, troszeczkę bliżej ciała. Z tych wielkich oversize'owych zeszliśmy na troszeczkę bardziej bliżej ciała i bardzo dobrze, bo w tego typu marynarki czy żakiety, czyli taliowane albo w ogóle po prostu troszeczkę odchudzone, łatwiej włożyć do płaszcza, łatwiej włożyć do kurtki. No po prostu czysta praktyka na jesień, ma być ciepło. Więc marynarki z tych wielkich oversize'owych zamieniamy na troszeczkę bliżej ciała i tutaj również pojawiają się przepiękne propozycje, linki do tych żakietów pod filmikiem. Odzież, ogólnie rzecz biorąc odzież, które są nadruki wielkie, nadruki kwiatowe. Te takie wielkie kwiaty, te cytryny, te limoncello i tak dalej, raczej kojarzą się z latem, więc myślę, że tego typu ubrania powinnyśmy zostawić na wiosnę, lato.
teraz, jeżeli chcemy nawet mieć elementy kwiatowe, to powinny być to elementy kwiatowe w drobniejszym wzorku, no i przede wszystkim w takich bardziej jesiennych kolorach. Jeżeli bardzo lubimy wzory, to te ewentualnie wzory kwiatowe duże w tym sezonie proponowałabym zamienić na kratkę. Z mody wyszły chunky boots, ale takie, wiecie panie, chunky boots, takie wielkie, masywne chunky boots, chociaż, tak jak mówię, jeżeli ubieramy się w pewnym stylu, czyli młodzieżowo-militarnym, no to wtedy te buty chunky jak najbardziej. Ale że w tym sezonie jesień-zima raczej kręcimy się wokół cichej elegancji, wokół w ogóle elegancji, wokół stylu college, takiej old school, to te chunky buty nie za bardzo się łączą z tymi elementami. No chyba, że chcemy się wystylizować faktycznie w stylu Vivienne Westwood i zakładamy koszulę w kratę, do tego spódniczkę skórzaną albo ramoneskę skórzaną i wtedy te buty chunky do czarnych rajstop albo rajstop potarganych to oczywiście pasują i tutaj pokazuję propozycję. Więc zależy jaki styl preferujemy, ale tak w tym głównym nurcie to raczej, jeżeli panie chodzicie po sklepach, to widzicie, że są to raczej botki przylegające do nogi, albo wiązane, albo kozaki niezwykle eleganckie na niewysokim obcasie, na słupku takim typowym z lat 70., albo buty w stylu wojskowym oficerki, albo kowbojki. To tylko kilka propozycji tych zmian. I oczywiście tylko od nas zależy, czy chcemy nosić tą odzież, bo przecież nikt nam nie narzuca. Zdaję sobie sprawę, że niektóre elementy, które kupiłyśmy w lecie, bez problemu możemy nosić i na jesień. Wystarczy je tylko obudować elementami, przypuśćmy, z tego sezonu, albo po prostu pobawić się modą. Ja dziękuję za oglądanie, zachęcam do subskrypcji, zachęcam do lajkowania, zachęcam do włączenia powiadomień, zachęcam do komentarzy i zachęcam również do zajrzenia pod filmik do linków, które przekierują panie bezpośrednio do firm albo bezpośrednio na odzież, która wam się spodobała w tym filmiku. Ja dziękuję za oglądanie i zachęcam do oglądania kolejnych filmików.